efekt łowienia w dużych falach. Także zobaczcie, ile tego mam ładnego. Mogę sobie z tego zrobić, nie wiem, ozdobę albo wysuszyć i po prostu w zimie spalić. Ale podejrzewam, że tu ekolodzy by się pewnie zaczęli burzyć, że halo, co to. Słuchajcie, nauczyłem się troszeczkę te przynęty haczyć, wiecie? I haczę je po prostu w ten sposób, o. I tu mam kamerę, tak, to mniej więcej haczę, że haczyk po prostu przechodzi na wylot i mimo dalekiego zarzucenia, bo tak jak już mówiłem wcześniej, się pochwaliłem, zarzucam już tak na 100 metrów, udaje mi się zarzucić cały zestaw. To jest też ważne, wiecie, bo z ciężarkiem to sobie tam radzę i 120 leci, to trochę nawet więcej. Ale cały zestaw, no oczywiście nie taki piękny jak ten, co tutaj sobie dynda koło mnie, ale pozbawiony tych krzaków, na jakieś 100 metrów leci. Udało mi się wywindować, wiecie, mój zestaw, wywalić go za taką solidną pierwszą rewę, co tutaj mamy. To i tak nic nie dało. No kompletnie nic nie dało, bo owszem, może i zestaw był gdzieś tam sobie fajnie zakotwiczony daleko, ale fale naganiały na żyłkę tyle tego paskudztwa, że ona się już tak ciężka zrobiła, że no, drugi ciężarek się z tego zrobił. Nie, no, nie będę ukrywał też, że to ciężko nawet z powrotem to na brzeg wyrzucić, bo wiecie, to się przelotki się zapychają z tego paskudztwa i no to tak średnio najeżdża, nie? No to tyle chciałem wam powiedzieć. No także słuchajcie, jak są ogromne fale, nie wiem, czy to widać na kamerach Władek.pl, bo one są dosyć kiepskie, wiecie, bo to te zoomy, które są, te kamery typu zoom, które pokazują, co się dzieje w porcie, co się dzieje na plażach, one są zamontowane na szczycie domu rybaka. I teraz słuchajcie, no uwierzcie mi na słowo, dom rybaka bardzo mocno się chwieje. Jak on się chwieje, a mamy kamerę naprawdę z takim, wiecie, zarąbiście dużym zoomem, to każdy drobny ruch powoduje to, że no ten obraz jest rozmawasany, że ten obraz jest beznadziejny i naprawdę nie czepiajcie się tych obrazów z kamer. Co jest, to jest, trudno. A może z czasem postawimy kamerkę jakąś fajną tutaj na plaży, co będziecie mogli sobie zaraz śledzić na bieżąco, czy w ogóle są jacyś inni wędkarze, czy jak. Także może być fajnie, ale to wiecie, wszystko potrzebuje trochę czasu. Jeszcze my też potrzebujemy trochę czasu, żeby pozałatwiać to wszystko, bo to nie jest prosta sprawa z kamerą na plaży, bo tu nie ma prądu. W lecie jest, po sezonie nie ma i nie wiem, czy może być. Na tą chwilę chyba, z tego co wiem, to no nie może być pociągnięty prąd na plaży. No bo są sztormy, w lecie sztorm zalewa całą plażę, więc jakby tutaj było jakieś tam napięcie, kogoś by mogło popieścić, byłoby nieprzyjemnie. Słuchajcie, to tyle. No trochę mi się udało to porozplątać w momencie, kiedy z wami rozmawiałem, ale ciekawostka jest taka, że jak zbroję przynętę w taki sposób, nazwijmy to lekko przelotowy, a tutaj już widać, że a tutaj już w zasadzie odpadnie, o, to już się tak na włosku trochę trzyma, no ale rzucałem tym z 5 razy daleko i nie spadło. Czyli refekt z tego taki, ta taśma, którą miałem wcześniej, jakąś tam PWA, chyba, ta rozpuszczalna. Beznadzieja, nie nadaje się do tego, nie ma sobie co z tym głowy zawracać, lepiej się nauczyć dobrze zakładać te przynęty. No chyba, że macie, była taka sytuacja, jak ja ją używałem, to miałem strasznie stare ryby, nie, te na przynętę. I one były no takie, tak rozmiękczone, że one faktycznie, nawet jak się przekuwało, to te bebechy trochę ich wylatywały, więc może jak macie takie starocie, chcecie ładować na haczyk, to wtedy można sobie jeszcze się poratować tą taśmą, ale zdecydowanie lepiej, słuchajcie, łowicie we Władysławowie, no bez jaj. Idziecie sobie do portu, nie namawiam do złego, żeby było. Idziecie do portu, tu zawsze są ryby, są kutry, podpływają. Ja teraz też byłem, grzecznie poprosiłem o 2-3 rybki dostałem, więc naprawdę, słuchajcie, nie ma najmniejszego problemu. Powiem więcej, tutaj rybacy są bardziej życzliwi niż kwadrodawcy czasami, więc spokojnie, jak żeście się przejechali na kwadrodawcy, bo on był jakiś tam średni, to na pewno z rybakiem się dogadacie. Cześć!